No Bartek Jaroszek, jeden ze strzelców bramek w tym zwycięskim meczu ze Stalą Stalowa Wola. No Bartek, duża radość, prawda? Bo drugi raz z rzędu wygrywamy. Duża radość, możemy już mówić o jakiejś serii, bo dwa zwycięstwa to już jest jakaś ciągłość. Na pewno bardzo się cieszymy. Bardzo ważne zwycięstwo w kontekście szatni, ponieważ doprowadzamy do wyrównania, a później strzelamy bramkę na 2-1, wychodząc z bardzo trudnej sytuacji. Powiedzieliśmy sobie w szatni parę gorzkich słów. Złapaliśmy się wszyscy i to dało skutek w postaci dwóch bramek w drugiej połowie, z czego się bardzo cieszymy. Jest to bezcenne zwycięstwo, uważam, i mam nadzieję, że to będzie początek czegoś fajnego, czegoś lepszego. No w takich chwilach chyba cementuje się zespół. Jedziemy i do Stargardu, i teraz gramy ze Stalą. Duże te ubytki kadrowe były przed tymi meczami, a mimo to jest 6 punktów. Dokładnie. Chłopcy, którzy dzisiaj weszli z ławki, to praktycznie sama młodzież, ale są dla nas nieocenieni. Strasznie mocno pracują na treningach i zasługują na szansę, i tą szansę wykorzystują. Wszyscy trzymamy się razem, jesteśmy jedną wielką rodziną. Tak jak to zawsze było w rozwoju Katowice, i ja bardzo się cieszę, że mogę być częścią tej szatni. Czym strzeliłeś tego gola? Częścią ciała. Dziękuję ślicznie.